A teraz w programie pierwszym czas na propozycję studia reportażu i dokumentu. Mija rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Dla mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego to szczególny czas. Wojna nie jest dla nich czymś odległym. Można poczuć ją każdego dnia. Za chwilę wysłuchają Państwo reportażu, w którym o swojej codzienności opowiedzą m.in. Beata i Jerzy Rosołowscy z Kryłowa, Agnieszka Sztajer, anglistka, poetka, filozof z Lublina, Anton, informatyk z Przemyśla. Jezioro świateł za nocnym Bugiem, jak migotliwa łuna przedwiośnia, to świeci miasto w kraju, w którym dzisiaj zaczęła się wojna. Pakowaliśmy to, co jest najważniejsze, czyli dokumenty. Do dziś spakowany plecak. Proszę Panią, jeżeli mieszka się 100 metrów od granicy z krajem, w którym toczy się wojna, przecież niedawno spadły tutaj odłamki rakiet, więc my nie wiemy, czy takiej pomyłki nie będzie. To, co było od razu widoczne, to były sznury samochodów z Warszawy, z całego kraju, które widziałam z okien kuchni, cały czas jechali i to będzie takie dla mnie wrażenie do końca chyba życia. Taki łańcuch ludzkich serc. Wiedeń, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Londyn, Bydgoszcz, jest Szczecin, Tosia ze Świecia. Jest to ściana, która była pusta, nie było jeszcze tutaj schodów. Jak zaczęła się wojna, to w sumie pomyśleliśmy, że musimy to jakoś zapamiętać. Napisałam tutaj datę i narysowałam flagę. 24 lutego 2022. To jest Rachel, dyrektorka i założycielka fundacji, która pomaga w powrotach wolontariuszy z Ukrainy do Stanów Zjednoczonych i do innych części świata. Rozumiem, że uchodźcy mieli tutaj darmowy nocleg. Jeżeli ktoś mógł zapłacić z wolontariuszy, bo byli też instytucjonalni wolontariusze, których wysyłały tutaj firmy, organizacje, to płacili za tych, którzy nie mogli zapłacić, a jak nie mogli, to nie płacili po prostu. To było naprawdę bardzo dziwne, bo wtedy jeszcze była z nami dziewczyna, która przyjeżdża na odpoczynek. Jest poetką, blogerką, uczy języka angielskiego i ona noc wcześniej napisała wiersz. Haiku nowowołyńskie. Jezioro świateł za nocnym Bugiem, jak migotliwa łuna przedwiośnia. To świeci miasto w kraju, w którym dzisiaj zaczęła się wojna. Kryłów leży nad Bugiem. Bug, teraz już wszyscy wiedzą, może jeszcze rok temu z okładem nie było to takie oczywiste, jest na Dzikim Wschodzie. Tak się składa, bardzo lubię Dziki Wschód i często podróżuję dokładnie po wschodniej granicy, takie hobby. A malowany dom? No to jest właśnie takie miejsce, w którym można spać, zbudować relacje, mieć bazę wypadową. Mam taki zwyczaj, kiedy tam jestem, że spaceruję ulicą Nadbużną. Jak sama nazwa wskazuje, to jest ulica nad samym Bugiem. Ten Nowowołyńsk w nocy się po prostu świeci. Jak człowiek się uważnie przypatrzy, to widać szyby kopalń i widać świecące wieżowce. No i lubię właśnie wieczorami chodzić tam, oglądać z jednej strony gwiazdy, z drugiej strony czasami ten świecący Nowowołyńsk. Był to 23 lutego 2022 roku. Wyszłam na ten spacer i kiedy z niego wróciłam, to bardzo szybko i spontanicznie napisał mi się taki dwuwiersz. Wróciłam do malowanego domu, napisałam to, po czym poszłam spać. Obudziłam się wcześniej niż zwykle, o 4 bądź 5 rano. Proszę mi wierzyć, ja nie wstaję o tych porach. Nawet się o tych porach nie budzę.
Sięgnęłam po telefon, żeby sprawdzić wiadomości. No i okazało się to, co się okazało. No właśnie, że zaczęła się wojna. Jest słup żółto-niebieski. Nasz jest biało-czerwony, ich jest w ich barwach żółto-niebieskich. Co roku odbywały się Dni Dobrosąsiedztwa polsko-ukraińskiego. Z Dęblina przyjeżdżali saperzy, w tym miejscu kładli most pontonowy. Straż Graniczna stawiała tymczasowe przejście graniczne. Kto miał paszport, mógł sobie przejść bez problemu na drugą stronę przez rzekę po moście pontonowym. Po naszej stronie stała tutaj wielka scena, występowały zespoły. Po ukraińskiej stronie też była scena zwrócona do nas. Nasze zespoły śpiewały dla nich, oni dla nas. Impreza po dwóch stronach rzeki. No niestety COVID to zablokował, a teraz no, z powodów oczywistych jest to niemożliwe. Może jeszcze wrócimy do tej tradycji. Ci uchodźcy, którzy u nas byli, oprowadzałem ich po Kryłowie i chodzimy sobie właśnie tak, opowiadamy, tu jest zamek, tu wyspa, tutaj był pałac, tu jest brama i tak dalej. Przechodzimy tędy, a to co to jest? A to Ukraina. Jak to? Tak, to jest Ukraina. I oni tutaj stali w tym miejscu, patrzyli na te zarośla i mówili żegnaj Ukrainą, bo jechali właśnie gdzieś do Holandii, do Włoch, do Niemiec, bo stąd wyjeżdżali wszyscy bardzo daleko. Bali się być blisko, nie chcieli być u nas. Ale tak, to było ich ostatnie pożegnanie z krajem w tym miejscu. Ciężkie. Jeszcze to. Zaporozhia, Warszawa. Do Warszawy. Do Warszawy. Już tam mieszkałem rok. To teraz jeździli do Ukrainy, bo mąż zginął na wojnie i to zabrali rzeczy i to wracałem. Dokumenty robić. Załatwić wszystkie papiery. Bo tam też w Warszawie jest trójka dzieci młodszych. Będziem pracować, żyć. Ja chcę dalej uczyć się do policyjnej szkoły. Tak, tak. W Warszawie? Tak. W Warszawie, tak. To już mam kartę pobytu, otrzymała w październiku. To pracujemy, wynajmujemy mieszkania. Przemyśl, jak widzicie tutaj ten napis, ten dworzec, to jak się tutaj czujecie? No normalnie, to jest Polska, już cicho. Tutaj spoko, spokojnie. To tak chciałam może do Warszawy, tak. Do domu. Jestem z Ukrainy, jestem Ukraińcem. I tutaj jak mam wolny czas, to jestem tutaj. Wszystko, co potrzebne, pomagamy, wszystko rozwiązamy, wszystkie sytuacje. Ciągnie mi to, ja nie wiem, no po prostu tak lubię to robić. A pan mieszka w Przemyślu? Tak, ja mieszkam w Przemyślu tutaj, 7 minut od PKP. Od jak dawna? Jeszcze raz? Kiedy pan przyjechał? Przyjechałem no już 7 miesięcy temu, to było lato jeszcze. Przyjechałem, bo mam swoją taką historię i tak mam pracę jeszcze w domu, jestem informatykiem i tak jak mam wolny czas, to jestem tutaj. Bo niektórzy tak się nie udzielają. Jaka jest moja motywacja? Ja chcę być w tej sytuacji razem, bo ja coś rozumiem o tej sytuacji. Ja byłem w Ukrainie, jak to wszystko zaczęło, ta wszystko sytuacja. Pracowaliśmy z kolegą w mieszkaniu, bo jesteśmy informatykami z Winnicy, to jest centralna Ukraina. I pracowaliśmy z kolegą w nocy, w ten dzień i tak mieliśmy taki czat naszej teamy no, z różnych miast Ukrainy. No i tak nasi kolegi pisali, że w tym mieście wybuchy, w tym, w Odesie, tam w innych miastach, Mariupol, wszystko jest bombardowane. I potem to wszystko przyszło i do nas. I tak słyszeliśmy, te dwa wybuchy było ze strony aeroportu. Jak u filmie to wszystko, nic nie rozumiesz, po prostu coś rozumiesz, że potrzebno coś robić,
Była w środku panika, ale u innych ludzi więcej, bo ja tak troszeczkę byłem przygotowany do tego. Nie wiem, jak to będzie po polsku, Polaki czy Polacy. To jest nasi bracia i siostry, bo tak dużo pomaga Polska Ukrainie, że to po prostu, no to jest dla nas bardzo przyjemnie. No pomagamy czym może. My właśnie wyciszamy tych ludzi, żeby było cicho, żeby było spokojnie. Niektórzy tutaj śpią, jak pan widzi. Więc no, te są malutkie dzieci, jak się pobudzą, to będzie krzyk. Na początku wojny, ja przyszłam tutaj 4 miesiące do lipca, byłam bezinteresownie, jako wolontariusz. Po prostu kiedy dom ukraiński zadzwonił, że potrzebuje pomocy, przeważnie dzwonili codziennie, to szłam w nocy, w dzień, za darmo. Po prostu wiedziałam, że muszę tym ludziom pomóc. Czułam, że jestem bardzo potrzebna tutaj. Jestem przewodnikiem po Lwowie, oprowadzam, więc znałam ten język i potrafiłam się jakoś tak z nimi dogadać i po prostu im pomóc. I czułam, że to jest, w tej chwili muszę to robić, a że już jestem, byłam na rencie i po prostu nie musiałam, więc chciałam w taki sposób pomóc, nie? Chociaż sama byłam chora, ale przychodziłam. A teraz tutaj dostajecie... Tak, tutaj ta firma od lipca, tak, tutaj ja jestem zatrudniona tutaj od lipca i tutaj pracuję. I co to za firma? To jest szwajcarska firma Medair. To jest organizacja humanitarna. Oni właśnie są w takich miejscach, gdzie dzieje się coś no strasznego dla ludzi, dla kobiet, dla dzieci. Oni starają się pomóc, nie? Tym najbiedniejszym. Mam! Anton. Artyom. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо. Дякую. Мам! Подобно росіяни допомагають також тут на дворці. Так, допомагають. Як я приїхав до Польщі, перший волонтер, який мені допоміг, то був росіянин. No naprawdę? Tak, naprawdę, to taka historia. I co on zrobił? On mi pomógł, bo ja przyjechałem z tatą i potrzebna była pomoc, bo tato był na wózku i było wszystko zamknięte, bo już był już wieczór. I on mi pomógł, bo potrzebna była fizyczna taka dopomoga. No. A jak ten wolontariusz wyglądał? Bo on tutaj może się pojawia. Tak, ja nie wiem, czy można mówić jego imię, bo to jest, może być niebezpieczne dla niego. A jak wygląda? Bardzo, bardzo fajny pan. Halo, halo. Dzień dobry. My jesteśmy z Polskiego Radia. Tak. Byliśmy tu rok temu. No aha. I się dowiedzieliśmy tutaj o pomocy dla Ukrainy. No i przyszliśmy właśnie, tak, żeby porozmawiać. Czy jest taka szansa, czy... Tak, jest taka szansa, ale ja chciałbym, jeśli można, bez imienia, bo ja być może będę wracać w Rosji i ja nie chciałbym nic mówić od mojego imienia, tak? Tutaj jest taki dom, którym stowarzyszenie, które nazywa się Rosjanie dla Ukrainy. I to jest taka inicjatywa, która była organizowana Grigoriem Nurmanowym. To jest taki chłopak, który przyjechał z Rosji, ale to było 10 lat temu już i on mieszka w Warszawie i kiedy rozpoczynała się wojna, on przyjechał do Medyki i do Przemyślu, żeby pomagać Ukraińcom, uchodźcom i z pierwszych dni wojny on jest tutaj. Być może państwo spotykało się do tego z Grzegorzem, ale ja nie wiem, ale on tutaj jest taki inicjatorem takiego społeczeństwa. Nie wszyscy są z Moskwy, ale ja też urodziłem się w Ukrainie do tego, ale mieszkam w Rosji, tak. Ktoś tutaj też z Ukrainy jest, mieszka tutaj i ktoś z innych miejsc w Rosji też. Ja myślę, że nie wszyscy Rosjanie są za wojną. Dane socjologiczne, ale socjologia nie może odpowiedzieć na wszystkie pytania w społeczeństwie w Rosji, bo większość z Rosjan nie chcą odpowiedzieć na pytania socjologów, boją się represji, nie mogą wiedzieć, ktoś z nimi rozmawia.
i nie ma takiej odwagi. Tak, odwagi na to. Козак має заспівати, що в дорозі не сумувати, козак має заспівати. Oczywiście istnieje pewna grupa osób, o której bardzo dobrze wiem, którą nawet do pewnego stopnia dobrze znam. Są to ludzie przekonani z jednej strony o właśnie daremności pomocy Ukrainie, a nawet znam takich, którzy są przekonani o racji Federacji Rosyjskiej w tej sprawie. Ciężko mi o tym mówić, ponieważ dla mnie osobiście spór w tym momencie już wykroczył poza ramy czysto ideowe, bo dotyczy moim zdaniem wszystkich nas, naszego życia, jak również bardziej bezpośrednio życia moich znajomych, przyjaciół, a także części rodziny. Ponieważ mój szwagier jest Ukraińcem, mój bratanek jest pół Ukraińcem, szwagier jest żołnierzem Sił Zbrojnych Ukrainy, dlatego nie zamierzam wchodzić w spór ideologiczny. W tym momencie jest to sprawa do wyjaśnienia sobie za garażami. Na pograniczu, właśnie w Kryłowie, sporo się wie, sporo się słyszało o konkretnych sytuacjach, gdzie wiadomo, że istotnie pomoc została sprzedana bądź wykorzystana w inny sposób. To budzi zrozumiały gniew ludzi, którzy w to wysyłanie tej pomocy włożyli całe serce. Natomiast mówić o tym, czy nie mówić właśnie? Tutaj też jest dużo takich, prawda? Mieszkańcy pogranicza będą o tym mówić, bo to ich dotyka. Natomiast i mówić o tym można, ale jasnym jest, że przy pomocy na taką skalę zawsze znajdą się przypadki wykorzystania. To nie zmienia całościowego obrazu sytuacji. Była Pani na Ukrainie po wybuchu wojny? Tak, zdarzyło się to raz, aczkolwiek nie miało to nic wspólnego z wojną. W Uchnowie, tuż zaraz za granicą, jest taki polski cmentarz i raz w roku jest otwierana zielona granica, bodajże w Ulikowie. To jest też niedaleko Kryłowa, kwestia tam rowerowej wycieczki, chyba 60 km do tego Ulikowa trzeba było jechać. Postanowiłam skorzystać z okazji, no i właśnie pojechać sobie przez tę zieloną granicę. Procedura odprawy trwała kilka minut. Jedyne, co dawało do zrozumienia, czy przypominało o tym, że jest wojna, to ogromna ilość wojska po drugiej stronie granicy, czyli byli celnicy, którzy nawet nie przeszukiwali mnie zbyt przenikliwie, natomiast byli też żołnierze z bronią i widziało się ich na całej długości tej granicy. Były wieże strażnicze osadzone właśnie ludźmi z bronią długą. Tak, no niewątpliwie to był taki ślad tej wojny. Natomiast na tym polskim cmentarzu odbyło się wspólne nabożeństwo ukraińsko-polskie. Razem modliliśmy się przy grobach Polaków. No i myślę, że to jest ten pozytywny owoc wydarzeń ostatniego roku. No już w tym momencie truizmem będzie mówić, że te wypadki nas zbliżyły. Nie wiem, czy coś takiego wcześniej byłoby możliwe, ale właśnie patrząc na to, jak ksiądz i Baciuszka modlą się tam razem za wszystkich leżących na cmentarzu, tudzież za ofiary wojny, pomyślałam, że no tak, to jest kolejny kamyczek do ogródka, że to jest szansa na nowe otwarcie w naszych stosunkach, bo przecież Uchnów jest na Wołyniu. Wiadomo, co się działo na Wołyniu w latach 40., więc może czas mówić o tym, ale w inny sposób i w innej perspektywie, że będziemy musieli już razem, więc trzeba się jakoś dogadać. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej i Antoniego Rokickiego zatytułowany Odcienie Solidarności.